Witajcie kochani, jak widzicie jestem dzisiaj bez makijażu, mam lekko podkrążone oczy, trochę się nie wyspałam, ale nic straconego. Dzisiaj mam dla Was 5-minutowy make-up challenge. Słuchajcie, mój codzienny makijaż zajmuje mi jakieś 15 minut, tak około. Ale jeśli jest to makijaż na wyjście, jest troszkę mocniejszy, przykładam się do niego troszkę bardziej, pojawi się tutaj jakaś może kreska, no to wtedy myślę, że do pół godzinki, może nawet czasami troszkę więcej, jak tam się pobawię z kolorami, ale dzisiaj to jest specjalny challenge. Mamy tylko 5 minut na wykonanie makijażu. Pokażę Wam teraz kilka moich ulubionych produktów, których użyję do makijażu, który mam wykonać w 5 minut. Będzie tych produktów mało, dlatego że na co dzień ten makijaż jest lekki, delikatny i ograniczony, jeśli chodzi o produkty. Zaczynamy. My Beauty Power, mój ulubiony podkład. Już wiecie o tym, wszyscy chyba wiecie o tym. Pokazywałam też na moim Instagramie ten podkład kilka razy. Wiem, że wiele osób kupiło go z mojego polecenia, każdy był zadowolony. Także, słuchajcie, mam gdzieś drugi tutaj w ogóle, ten sam, nie kłamie, gdzieś jest. Proszę bardzo, nie kłamie. Maybelline Fit Me, puder od Paese, wykańczający do twarzy. Mamy również sticky do konturowania na mokro od NYXa, żel do brwi od Maybelline, mój ukochany tusz do rzęs od Gosha i dwa ostatnie produkty, konturówka od Lamel i błyszczyk od Golden Rose. Za chwilę odpalam stoper, a raczej zrobi to nasz operator, któremu właśnie przekazuję telefon, proszę bardzo. I mów mi, kiedy mogę zacząć, mój drogi. Ja sobie już... O nie, co tak szybko? Powinnam rozprowadzić mój podkład pędzelkiem i dopiero go doklepać, ale jak wiecie, dzisiaj nie mamy na to zbyt dużo czasu. Więc wklepię po prostu gąbeczką. Coś mi wpadło do oka. Dobra, lecimy dalej. Jak mi idzie? Dobra, wyrobię się. Jak się nie wyrobię, to... To Łukasz, nasz operator, wymyśli mi jakąś karę. 10 pompek czy coś. Dobra, lecimy dalej. Mamy róż. Róż tutaj na kości, troszkę na nosek. Idzie minutka. Dobra, wyrobię się. Na pewno się wyrobię. Zbiję się po tej twarzy. Teraz będę cała spuchnięta. Dobra, teraz nie to, nie to, nie to. Troszkę bronzera. Ale będę ja, jak nie będę mogła się wyrobić. Już przygotowuję sobie korektor. Zostały mi 3 minuty. Już mnie ręka boli. Naprawdę, strasznie mnie boli ręka. Dobra, szybko puder pod oko. Ja sobie tak zawsze tylko lubię musnąć twarz pudrem. Nie lubię takiego matu na twarzy. Dobra, teraz mamy brewki, żel do brwi. Szybka akcja. Ojejku, to się mi tu odstaje. Dobra, szybciutko. Tuż do rzęs, tuż do rzęs, tuż do rzęs. Muszę troszkę nadmiar wziąć, żeby nie zrobić sobie plam. Ile mam czasu? A, spokojnie.
Może mój makijaż nie będzie zbyt dopracowany, ale pamiętajmy o tym, że miałam na niego tylko 5 minut. Konturówka. Błyszczyk. Udało się. Wyrobiłam się jeszcze przed czasem. Oddaję telefon. Dajcie znać, co myślicie o moim makijażu 5-minutowym i zachęcam Was do tego challenge'u. Zobaczcie, mój makijaż już gotowy. Wyrobiłam się nawet w 4 minuty, ale szczerze przyznam, że ręka troszkę mnie bolała. Fajny sposób, żeby przetestować, zobaczyć, czy Wy się wyrobicie w krótkim czasie, na przykład jak zaśpicie do pracy, wtedy będziecie miały już przećwiczone. Polecam. Wszystkie te kosmetyki, których użyłam, znajdziecie na ezebra.pl w naprawdę świetnych cenach. Dobrze wiecie, że to jest mój ulubieniec i naprawdę Wam go polecam. Znajdziecie go na ezebra.pl. Tak samo bardzo lubię korektor Fit Me oraz sticky z NYX. Wszystko, czego użyłam, mój ukochany tusz do rzęs z Gosha. Wszystkie te kosmetyki znajdziecie w super cenie na ezebra.pl. Dajcie znać, jakie filmiki Wam się najbardziej podobają i chcielibyście zobaczyć je u nas na profilu. Do zobaczenia!